Święta Brygida Szwedzka. Wizja sądu nad duszą zmarłego żołnierza. Zły duch ukazał się na sądzie Bożym. Miał rozdygotaną duszę, jakby drżące serce z powodu pewnego zmarłego. Zły duch rzekł do sędziego: oto łup. Twój anioł i ja śledziliśmy tę duszę od początku do końca, on żeby jej strzec, ja żeby jej szkodzić i obydwaj polowaliśmy na nią jak myśliwi. Lecz w końcu wpadła ona w moje ręce. Aby ją posiąść, płonę taką żądzą i jestem tak gwałtowny, jak spadający z wysoka potok, któremu nic nie stawi oporu, chyba tylko mały kolec, twoja sprawiedliwość. Dlatego, póki nic nie jest udowodnione przeciwko tej duszy, nie mogę jeszcze z całą pewnością wziąć jej w posiadanie. Pragnę jej zachłannie jak zgłodniały zwierz, który z głodu gryzie zębami samego siebie. Wtedy sprawiedliwy sędzia rzekł: dlaczego wpadła w twoje ręce i dlaczego byłeś przy niej bliżej niż mój anioł? Odpowiedział zły duch: ponieważ jej grzechy były liczniejsze niż dobre uczynki. Rzekł sędzia: pokaż mi je. Na to zły duch: mam ich całą księgę. A sędzia: jak nazywa się ta księga? Nieposłuszeństwo, odpowiedział zły duch, ale zawiera 7 innych ksiąg, z których każda ma 3 kolumny. Każda kolumna zawiera ponad 1000 słów, nigdy nie mniej niż 1000, ale niektóre nawet więcej. Odpowiedział sędzia: podaj mi nazwy tych ksiąg, ponieważ choć wiem już wszystko, to jednak chcę, aby znano twoją wolę i moją dobroć. Odrzekł zły duch: pierwsza księga nazywa się Pycha, i są w niej 3 kolumny. Pierwsza kolumna zawiera pychę duchową, praktykowaną w sumieniu tej duszy, chlubiła się bowiem swoim życiem, o którym sądziła, że jest lepsze od życia innych, pyszniła się także swoim rozumem i inteligentniejszym sumieniem niż drugich. Druga kolumna pokazuje, że pyszniła się dobrami, jakie otrzymała, a także sługami, szatami i innymi rzeczami. Trzecia świadczy, że była pyszna z powodu piękna fizycznego, szlacheckiego urodzenia tudzież swoich dzieł. W tych 3 kolumnach jest wiele rzeczy, jak o tym dobrze wiesz. Drugą księgą są jej pragnienia i tam również znajdują się 3 kolumny. Pierwsza jest duchowa, ponieważ sądziła, że jej grzechy nie były tak ciężkie, jak jej się mówiło, i pragnęła Królestwa Bożego niegodnie, podczas gdy jest ono tylko dla tych, którzy są doskonale czyści. Druga, ponieważ w świecie pragnęła więcej niż to konieczne, i myślała jedynie o wywyższeniu swojego imienia oraz rodu, tak iż wychowywała swoje potomstwo nie dla twojej czci, lecz dla czci świata i sławy. Trzecia kolumna, ponieważ pragnęła zaszczytów światowych i chciała być ponad drugimi, jak ci dobrze wiadomo. Niezliczone są słowa, którymi szukała względów i dobrodziejstw, również tych doczesnych. Trzecią księgą jest zazdrość i ma ona 3 kolumny. Pierwsza jest zazdrość umysłu, przez którą zazdrościła w ukryciu tym, co posiadali więcej od niej, i lepiej im się powodziło. Druga, ponieważ przez zazdrość posiadała rzeczy tych, którzy mieli mniej od niej i bardziej ich potrzebowali. Trzecia, ponieważ z zazdrości potajemnie szkodziła bliźniemu przez swoje rady, a także publicznie przez słowa i czyny, tak bezpośrednio, jak pośrednio przez swoich bliskich oraz innych, których do tego samego nakłaniała. Czwarta księga to chciwość i też zawiera 3 kolumny. Pierwsza to chciwość umysłu, ponieważ nie chciała przekazywać drugim tego, co wiedziała, aby nie czerpali z tego pociechy i korzyści, tak sobie myślała, co mi z tego przyjdzie, jeśli takiemu czy innemu dam tę radę. Jaką nagrodę otrzymam, gdy przysłużę się mu dobrą radą lub słowem? I tak ubogi odchodził od niej niepocieszony, nie otrzymawszy umocnienia ani pouczenia,
podczas gdy bez trudu mogłaby to uczynić, gdyby tylko chciała. Druga kolumna mówi, że mogąc zaradzić sporom, nie chciała tego uczynić i choć mogła pocieszać przygnębionych, wcale się nimi nie przejmowała. Trzecią kolumnę tworzy chciwość w odniesieniu do jej dóbr, ponieważ jeśli musiała wydać pieniądze dla twojego imienia, trapiła się tym i ciążyło jej to, natomiast dla zaszczytów świata oddałaby istokroć więcej. W tych kolumnach znajduje się nieskończenie wiele słów, jak zresztą wiesz najlepiej. Ty wiesz bowiem wszystko i nic przed tobą nie może się ukryć, ale zmuszasz mnie do mówienia, żeby to było z pożytkiem dla innych. Piątą księgą jest lenistwo i również ona ma trzy kolumny. Pierwsza kolumna, człowiek noszący tę duszę, był opieszały w uczynkach, w pełnieniu dobra na twoją cześć, to znaczy w twoich przykazaniach. Tracił bowiem swój czas na odpoczynek ciała, bardzo drogie były mu przyjemności ciała i wszelka rozwiązłość. Druga kolumna, był opieszały w myślach. Kiedy bowiem twój dobry duch wlewał mu skruchę w serce lub inne duchowe rozumienie, wydawało mu się to zbyt odległe i oddalał umysłu od myśli duchowej, natomiast wydawały się mu przyjemne i miłe wszelkie rozkosze światowe. Trzecia kolumna, był opieszały w ustach, to znaczy na modlitwie i w mówieniu rzeczy pożytecznych dla drugich lub na twoją cześć, natomiast był skory do trywialności. A jakie i jak liczne są słowa tej kolumny, ty sam dobrze wiesz. Szóstą księgą jest gniew, też z trzema kolumnami. Pierwsza, gniewał się na bliźniego swego o wszystko, co nie było dla jego własnego pożytku. Druga, szkodził bliźniemu przez swój gniew, niekiedy także tracąc w gniewie własne rzeczy. Trzecia, mącił przez to spokój bliźniego. Siódmą księgą była jego rozwiązłość, która również miała trzy kolumny. Pierwsza, ponieważ niepotrzebnie i w sposób nieuporządkowany rozlewał swe nasienie. Choć bowiem był żonaty i nie plamił się z innymi kobietami, to jednak przez uściski i próżną mowę, a także przez sprośne gesty bez potrzeby rozlewał swe nasienie. Druga, ponieważ był zbyt wyzywający w swoich słowach. Wprowadzał bowiem nie tylko swoją żonę w większy ogień pożądania, ale także innych przez swoje słowa, a ponadto często myślał o rzeczach nieprzyzwoitych. Trzecia kolumna, nader zbytkownie karmił swoje ciało, przygotowując sobie liczne i sute potrawy ku większej przyjemności ciała oraz dla zyskania pochwał od ludzi, żeby nazywali go wielkim. Ponad 1000 słów znajduje się w tych kolumnach, że spóźniał się do stołu więcej niż przystoi, nie bacząc na określony czas, plotkując o rzeczach czczych i jedząc więcej niż natura się domagała. Oto, o sędzio, moja księga jest kompletna, więc przeznacz mi tę duszę. Gdy sędzia milczał, podeszła matka miłosierdzia, która wyglądała jakby stała trochę dalej. Powiedziała, synu mój, chcę rozprawiać o sprawiedliwości z tym złym duchem. Syn odpowiedział, najdroższa matko, jeśli nie odmawiam sprawiedliwości złemu duchowi, jakże mógłbym zabronić jej tobie, która jesteś moją matką i panią aniołów. Ty również możesz i widzisz wszystko we mnie. Tym niemniej przemów, aby znana była wszystkim moja miłość. Wtedy matka powiedziała do szatana, szatanie, rozkazuję ci odpowiedzieć na trzy pytania. Przez wzgląd na sprawiedliwość musisz odpowiedzieć mi, ponieważ jestem twoją panią. Powiedz mi zatem, czy znasz wszystkie myśli tego człowieka? Nie, odpowiedział szatan, lecz jedynie myśli, które z zewnętrznych czynów człowieka i z jego dyspozycji mogę wywnioskować lub które sam mu inspiruje, ponieważ choć moja godność upadła, pozostało mi tak dużo mojej bystrości i mojej mądrości, że z dyspozycji człowieka potrafię zrozumieć stan jego duszy, lecz jego dobrych myśli nie potrafię poznać.
Wówczas tak dalej mówiła litościwa matka, i choć nie chcesz, szatanie, powiedz mi, co może wymazać rzeczy zapisane w twojej księdze? Nic nie może tego wymazać, odpowiedział szatan, z wyjątkiem miłości Boga. Ktokolwiek bowiem, choćby był grzesznikiem, będzie miał tę miłość w sercu, zaraz zostaje usunięte wszystko, co jest zapisane w mojej księdze. Na to dziewica odrzekła, powiedz mi jeszcze, szatanie, czy jest grzesznik tak niegodziwy i tak daleki od mojego syna, że nie mógłby żałować swoich grzechów, dopóki żyje? Szatan odparł, nie ma grzesznika, który by nie mógł się nawrócić, póki żyje, jeśli tylko tego chce. Gdy bowiem ktoś, choć jest wielkim grzesznikiem, odmienia swoją wolę ze złej na dobrą i oddaje w swoim sercu cześć Bogu i chce w sposób wolny w tym wytrwać, wówczas nawet wszystkie złe duchy nie będą go w stanie utrzymać. Usłyszawszy to wszystko, Matka Miłosierdzia powiedziała do stojących, ta dusza pod koniec życia nawróciła się do mnie i rzekła, ty jesteś Matką Miłosierdzia i litujesz się nad nędznymi. Ja nie jestem godzien prosić twego syna, ponieważ ciężkie i liczne są moje grzechy, i bardzo prowokowałem go do gniewu, kochając bardziej przyjemność i świat niż Boga, mego Stwórcę. Proszę cię, więc, ulituj się nade mną, ponieważ nikomu, kto cię wzywa, nie odmawiasz swego miłosierdzia. Dlatego zwracam się do ciebie i obiecuję ci, że jeśli będę żył, chcę się poprawić i kierować moją wolę ku twemu synowi i niczego innego nie miłować, jak tylko jego. Przede wszystkim żałuję i jęczę, ponieważ nie uczyniłem niczego dobrego na cześć twego syna i mojego Stwórcy. Proszę cię więc, o najlitościwsza pani, ulituj się nade mną, ponieważ do nikogo innego oprócz ciebie nie mogę się uciec. Z takimi słowami i takimi myślami przybyła do mnie ta dusza, i czyż nie miałam jej wysłuchać? Któż zasługuje bardziej na wysłuchanie, niż ten, kto prosi drugiego z całego serca i z dobrą wolą poprawy? Tym bardziej, że ja jestem Matką Miłosierdzia, muszę wysłuchiwać tych, którzy do mnie wołają. Odparł szatan. O tej woli ja nic nie wiedziałem, lecz jeśli tak jest, trzeba, abyś to wprost udowodniła. Odrzekła mu matka. Ty nie jesteś godzien, abym ci odpowiadała. Lecz ponieważ czyni się to dla pożytku drugich, tak jak pokazałam, tak ci odpowiem. Ty, nędzniku, powiedziałeś przed chwilą, że z twej księgi niczego nie da się usunąć, chyba że miłością Boga. Wówczas dziewica, zwracając się do sędziego, powiedziała. Synu mój, niech otworzy swą księgę szatan i niech spojrzy, czy wszystko jest jeszcze zapisane lub coś może zostało wymazane. Wtedy sędzia powiedział do szatana. Gdzie jest twoja księga? Odpowiedział, w moim brzuchu. A co jest twoim brzuchem? Spytał sędzia. Moja pamięć, odparł szatan. Jak bowiem w brzuchu gromadzi się wszelka nieczystość i smród, tak w mojej pamięci jest złość i niecnota, które przed twoim obliczem wydają straszliwy smród. Kiedy bowiem oddaliłem się od ciebie i od twojego światła przez moją pychę, popadłem w straszną podłość i zaćmiła się moja pamięć, jeśli idzie o dobre rzeczy Boga, w mojej pamięci jest zapisana wszelka niegodziwość grzeszników. Wtedy powiedział sędzia do szatana, nakazuję ci, abyś pilnie przyjrzał się i poszukał w twojej księdze, co jest tam napisane, a co usunięte spośród grzechów tej duszy. Powiedz to na głos. Odpowiedział szatan, oto w mojej księdze widzę zapisane inne rzeczy, o których nie wiedziałem. Widzę, że tych 7 ksiąg zostało wymazanych i pozostały z nich tylko śmieci. Wówczas sędzia powiedział do obecnego tam dobrego anioła, gdzie są dobre czyny tej duszy. Odpowiedział, panie, w
wszystko jest w Twojej jasnowidzącej wiedzy i poznaniu, czas obecny, przeszły i przyszły. My wszyscy wiemy i widzimy w Tobie, a Ty w nas. Nie jest konieczne mówić Ci o tym, ponieważ Ty to wszystko wiesz. Lecz skoro chcesz pokazać Twą miłość, możesz obdarować Twą wolą, kogo Ci się podoba. Ja bowiem od momentu, kiedy ta dusza została złączona z ciałem, zawsze byłem przy niej. Zapisałem również w księdze jej dobre czyny. W Twojej mocy jest usłyszeć tę księgę. Odpowiedział sędzia, nie mogę osądzić, zanim wcześniej nie wysłucham i nie poznam dobra i zła. Zobaczywszy następnie wszystko, trzeba wydać wyrok, jak tego domaga się sprawiedliwość, albo za życiem, albo za śmiercią. Anioł odpowiedział, moją księgą jest jego posłuszeństwo, przez które był Tobie posłuszny. I w tej księdze jest 7 kolumn. Pierwszą jest chrzest. Drugą jego wstrzemięźliwość przez post i powstrzymywanie się od niedozwolonych czynów, grzechów, a także od rozwiązłości i pokus ciała. Trzecią kolumną jest modlitwa i dobre postanowienie, które miał w stosunku do Ciebie. Czwartą kolumną jego dobre czyny w postaci jałmużny i innych dzieł miłosierdzia. Piątą jego nadzieja pokładana w Tobie. Szóstą wiara, jaką posiadał jako chrześcijanin. Siódmą miłość Boża. Po tych słowach przemówił sędzia, zwracając się do dobrego anioła, gdzie jest Twoja księga? Odpowiedział, w Twojej wizji i w Twojej miłości, mój Panie. Wtedy Maryja rzekła do szatana z napiętnowaniem. Jak strzegłeś Twej księgi i dlaczego zostało z niej usunięte to, co było tam zapisane? Powiedział wówczas szatan, ach, oszukałaś mnie. Następnie przemówił sędzia do najlitościwszej matki swojej, ty rzeczywiście uzyskałaś w tym sądzie rozważny wyrok i słusznie pozyskałaś tę duszę. Szatan wtedy zawołał, straciłem ją, zostałem pokonany. Powiedz mi jednak sędzio, jak długo będę mógł zatrzymać tę duszę za sprawą owych śmieci? Odpowiedział sędzia, powiem ci. Księgi zostały otwarte i przeczytane. Lecz powiedz mi szatanie, choć ja wszystko wiem, czy według sprawiedliwości dusza ta powinna pójść do nieba, czy nie? Pozwolę ci to zobaczyć i poznać teraz, zgodnie z prawdą sprawiedliwości. Odpowiedział szatan, w tobie jest sprawiedliwość, tak iż jeśli ktoś umiera bez grzechu śmiertelnego i miał Bożą miłość, godzien jest posiąść niebo. Zatem skoro ta dusza nie umarła w grzechu śmiertelnych i miała Bożą miłość, jest godna na mocy prawa posiąść niebo po wcześniejszym oczyszczeniu. Sędzia odpowiedział, zatem, ponieważ teraz otworzyłem ci rozum i pozwoliłem zobaczyć światło prawdy oraz sprawiedliwości, powiedz tym, którzy słuchają, jak mnie się podoba, jaka powinna być sprawiedliwość dla tej duszy. Odpowiedział szatan, aby była oczyszczona, aby w niej nie pozostało śladu, ponieważ również przez sprawiedliwość jest twoja. Jednak jest jeszcze nieczysta i nie może przyjść do ciebie, jeśli wcześniej nie zostanie oczyszczona. I tak jak ty, o sędzio, zapytałeś mnie, tak teraz ja pytam ciebie, jak długo ma być oczyszczana i dokąd ma pozostać w moich rękach. Odpowiedział sędzia, nakazuje ci się szatanie, nie wchodzić w nią ani brać w posiadanie, lecz oczyścić ją, aż będzie czysta i nieskalana. Cierpieć będzie bowiem karę zgodnie ze sposobem, w jaki dopuściła się winy. Zgrzeszyła zaiste 3 razy wzrokiem, 3 razy słuchem, 3 razy dotykiem. Dlatego na 3 sposoby będzie musiała być ukarana we wzroku. Po pierwsze, będzie musiała osobiście widzieć swoje grzechy i obrzydliwości. Po drugie, będzie musiała oglądać ciebie w całej twojej szpetocie. Po trzecie,
będzie musiała widzieć straszliwą nędzę i kary innych dusz. I podobnie trzy razy musi być ukarana w słuchu. Po pierwsze, musi słuchać okropnego biada, ponieważ chciała słuchać własnych pochwał i przyjemności świata. Po drugie, musi słuchać przeraźliwych odgłosów i śmiechów złych duchów. Po trzecie, będzie słyszeć zniewagi i nieszczęścia nie do zniesienia, im bardziej rozkoszowała się i im bardziej gorąca była jej miłość do świata, a nie do Boga, i im więcej służyła światu, a nie Bogu. I również na trzy sposoby niech będzie ukarana w dotyku. Po pierwsze, niech płonie rozpalonym ogniem wewnętrznym i zewnętrznym, aby nie pozostała w niej żadna zmaza, która by nie została oczyszczona przez ogień. Po drugie, niech cierpi największe zimno, ponieważ płonąc tak wielką pożądliwością, była zimna w miłości. Po trzecie, będzie w rękach złych duchów, aż nie pozostanie w niej żadna myśl lub słowo, choćby najmniejsze, które nie byłyby oczyszczone, aż będzie jak złoto, oczyszczona w ogniu i tyglu, ku rozkoszy tego, kto ją posiada. Wtedy znów powiedział diabeł, jak długo będzie cierpieć karę ta dusza. Odpowiedział sędzia, dopokąd jej wola pragnęła żyć w świecie. A ponieważ była taka, że chętnie żyłaby w ciele aż do końca świata, dlatego kara ta musi trwać aż do końca świata. Taka bowiem jest moja sprawiedliwość, kto ma w sobie Bożą miłość i pragnie mnie wszelkim pragnieniem, chcąc być ze mną i oderwać się od świata, ten powinien otrzymać niebo bez kary, ponieważ jego oczyszczeniem jest rachunek w życiu obecnym. Kto zaś boi się śmierci ze względu na surową karę obecną i surową karę przyszłą, i chciałby żyć jak najdłużej, żeby się poprawić, powinien mieć lżejszą karę w czyśćcu. Ten natomiast, kto ma wolę życia aż do dnia sądu, choć nie grzeszy śmiertelnie, lecz tylko ze względu na pragnienie życia na wieki, będzie musiał cierpieć aż do sądu. Odpowiadając, rzekła wtedy najlitościwsza matka. Błogosławiony bądź, synu mój, za twą sprawiedliwość złączoną z niezmierzonym miłosierdziem. Choć bowiem my wszystko widzimy i rozumiemy w tobie, to jednak żeby o tym wiedzieli także inni, powiedz nam, jakiego środka trzeba użyć, aby skrócić tak długi czas kary, jakiego środka, aby wygasić ogień tak płonący i jak może być uwolniona ta dusza z rąk złego ducha. Odpowiedział syn, niczego nie można tobie uchylić, ponieważ jesteś matką miłosierdzia i starasz się wyjednać miłosierdzie wszystkim. Istnieją więc trzy środki, które pozwalają zmniejszyć tak długi czas kary i wygasić ów ogień, oraz uwolnić z rąk złych duchów. Pierwszym jest, jeśli ktoś zwróci to, co drugiemu niesłusznie zabrał lub ukradł, albo co drugiemu miało być sprawiedliwie dane, taka bowiem jest sprawiedliwość, przez którą dusza zostaje oczyszczona, albo przez modlitwy świętych, albo przez jałmużny, albo przez dzieła przyjaciół, albo przez proporcjonalne do tego oczyszczenie. Drugim, jest obfita jałmużna, przez którą faktycznie usunięty jest grzech, tak jak wodą gasi się ogień. Trzecim, jest ofiara mojego ciała na ołtarzu składana za te dusze i modlitwy przyjaciół. Te trzy rzeczy uwolnią ją od wspomnianych trzech kar. Ponownie zapytała Matka Miłosierdzia, a jaki pożytek przyniosą mu jego dobre uczynki spełnione przez wzgląd na ciebie? Odpowiedział syn, nie pytasz mnie o to, dlatego że nie wiesz, bo ty wszystko wiesz i widzisz we mnie, ale pytasz mnie, aby ukazać drugim moją miłość. Oczywiście, nawet najmniejsze słowo lub najmniejsza myśl, pomyślana ku mojej czci, nie pozostanie bez nagrody, ponieważ to, co uczynił dla mnie, teraz jest z nim, dając mu odpoczynek i umocnienie. Dlatego doznaję mniejszej udręki, niż gdyby miał cierpieć w przeciwnym razie. Potem znów przemówiła matka syna, dlaczego dusza ta żyje, a jednak jest nieruchoma,
jak ktoś, kto nie porusza ani nogami, ani rękami przeciwko swoim nieprzyjaciołom. Odpowiedział sędzia, prorok powiedział o mnie, że będę niemy jak owca wobec strzygących ją. I rzeczywiście milczałem przed moimi nieprzyjaciółmi. Dlatego jest słuszne, że ponieważ ta dusza nie przejmowała się moją śmiercią i tak mało ją sobie ceniła, teraz jest przez wzgląd na sprawiedliwość, jak dziecko, które nie jest zdolne bronić się w rękach swoich oprawców. Powiedziała matka, błogosławiony bądź, najsłodszy synu mój, który niczego nie czynisz bez sprawiedliwości. Powiedziałeś wcześniej, synu mój, że przyjaciele twoi mogliby pomóc tej duszy i dobrze wiesz, że ta dusza na trzy sposoby mi służyła. Po pierwsze, przez wstrzemięźliwość, to znaczy poszcząc w Wigilię moich świąt i zachowując w nich umiar w moje imię, po drugie, ponieważ czytała moje godzinki, po trzecie, ponieważ śpiewała także swoimi ustami na moją cześć. Zatem synu mój, skoro słuchasz twoich przyjaciół, którzy wołają na ziemi, proszę cię także, abyś raczył wysłuchać mnie. Odpowiedział syn, kto ma bardziej gorącą miłość ku Bogu, tego modlitwy szybciej będą wysłuchane. A ponieważ ty jesteś mi nad wszystko najdroższa, proś zatem, o co chcesz, a będzie ci to dane. Matka rzekła, ta dusza ma cierpieć trzy kary na wzroku, słuchu i dotyku. Proszę cię zatem, synu najdroższy, abyś zechciał zmniejszyć o jedną na wzroku, to znaczy aby nie widziała straszliwych demonów. Niech natomiast znosi pozostałe dwie kary, bo tego domaga się sprawiedliwość, której nie mogę się sprzeciwić zgodnie ze sprawiedliwością twego miłosierdzia. Ponadto proszę cię, byś jej zmniejszył jedną karę na słuchu, a mianowicie, aby nie słyszała swego wstydu i zamętu. Wreszcie proszę cię, żebyś również w dotyku zmniejszył jej jedną karę, to znaczy żeby nie czuła zimna, zimniejszego od lodu, którego jest godna, ponieważ była zimna w miłości ku tobie. Odpowiedział syn, błogosławiona jesteś, najdroższa matko. Ponieważ niczego nie można tobie odrzucić, niech się stanie według twej woli, tak jak prosiłaś, niech się stanie. Zakończyła matka, błogosławiony bądź, synu mój najsłodszy, za wszelką twą miłość i miłosierdzie. Wtedy ukazał się jeden ze świętych, który powiedział. Chwała tobie Panie Boże, Stwórco i Sędzio wszystkich. Ta dusza pobożna służyła mi w swoim życiu, dla mnie pościła, czciła mnie razem z innymi moimi przyjaciółmi przez swoje pozdrowienie, dlatego z ich strony i z mojej własnej proszę cię, ulituj się nad tą duszą i przez nasze modlitwy daj jej odpoczynek w jednej tylko karze, a mianowicie żeby demony nie mogły zaciemnić jej świadomości, uczyniłyby to bowiem przez swą niegodziwość, gdyby ich nie powstrzymano, tak iż ona z tak zamroczoną świadomością nigdy nie miałaby nadziei na koniec swej nędzy i wejście do chwały, aż dopiero spodoba się tobie spojrzeć na nią łaskawie. A to jest największą udręką w każdej męce. Dlatego, Panie mój, daj jej przez wzgląd na nasze modlitwy, aby w jakiejkolwiek będąc udręce, miała pewność, że ta kara się skończy i że dojdzie do wiecznej chwały. Odpowiedział sędzia, rzeczywiście taka jest prawdziwa sprawiedliwość, a mianowicie żeby owa dusza, która tylekroć oddalała swą świadomość od myśli duchowych i rozumnego podejścia do rzeczy cielesnych i pragnęła zaciemnić je, i nie lękała się działać wbrew mnie, by teraz sprawiedliwie była zaciemniana przez złe duchy. Ale skoro wy, najdrożsi przyjaciele moi, słuchaliście moich słów i wprowadzaliście je w czyn, nie mogę wam niczego odrzucić i uczynię to, czego chcecie. Wtedy odpowiedzieli wszyscy święci, błogosławiony bądź Boże, we wszelkiej twej sprawiedliwości, ty, który sądzisz sprawiedliwie i niczego nie pozostawiasz bez kary. Potem dobry anioł, stróż owej duszy,
powiedział do sędziego. Od początku mojej misji wobec duszy i ciała tej osoby byłem z nią i podążałem za nią przez opatrzność Twojej miłości, a ona niekiedy wypełniała moją wolę. Dlatego proszę Cię, Panie, ulituj się nad nią. Odpowiedział wówczas Pan, nad tym właśnie chcemy się zastanowić. W tym miejscu wizja znikła. 4 lata po tym fakcie znów ujrzałam młodzieńca jaśniejącego niezwykłym blaskiem, anioła, razem ze wspomnianą wyżej duszą, już prawie ubraną, ale nie całkowicie. Do sędziego, który siedział na tronie, a niezliczona rzesza mu asystowała i oddawała cześć za jego cierpliwość i miłość, powiedział. O sędzio, to jest owa dusza, za którą się wstawiałem, a ty odpowiedziałeś, że chcesz się zastanowić. My wszyscy tutaj obecni zatem ponownie prosimy cię o miłosierdzie dla niej. I choć wiemy wszystko w twojej miłości, to jednak dla twojej oblubienicy, która nas słucha i widzi duchowo, mówimy na sposób ludzki, choć nie ma ludzkich osób między nami. Odpowiedział sędzia, gdyby był wóz pełen głosów i gdyby było wielu ludzi, którzy by je brali jeden po drugim, zmniejszałaby się ich liczba i ciężar. Tak też jest teraz. Wiele bowiem łez i wiele uczynków miłosierdzia dotarło do mnie za tę duszę i słuszne jest, aby została oddana pod Twoją opiekę i byś przeniósł ją do odpoczynku, którego ani oko nie może zobaczyć, ani ucho usłyszeć, ani nawet dusza w ciele nie może sobie wyobrazić, gdzie nie ma nieba u góry ani ziemi u dołu, gdzie jest nieogarniona wysokość i niezmierzona długość, gdzie szerokość jest godna podziwu i niepojęta głębokość, gdzie Bóg jest ponad i poza wszystkim, kieruje wszystkim i podtrzymuje wszystko, i przez nikogo nie jest podtrzymywany. Potem widziano, jak owa dusza wstępuje do nieba, lśniąca niczym najjaśniejsza gwiazda w swoim blasku. I wtedy powiedział sędzia, wkrótce nadejdzie czas, kiedy wydam moje wyroki i wymierzę sprawiedliwość rodowi zmarłego, do którego należy ta dusza, ponieważ są pyszni. Lecz otrzymają odpłatę za swą pychę.